Witam Państwa w Gliwickim Przeglądzie Sportowym. W dzisiejszym programie przykra informacja dla fanów Piasta Gliwice. Podobieżni Radosława Latala po ligowej potyczce w Gdańsku stracili fotel lidera piłkarskiej ekstraklasy. Będą natomiast pozytywne informacje z parkietów, gdzie odbywały się mecze koszykówki, futsalu, a także piłki ręcznej. Ponadto w odcinku słów parę o pewnym patriotycznym biegu. Radek Mostar, zapraszam serdecznie. Dla kibiców Piasta to nie jest wymarzony początek piłkarskiej wiosny. Gliwiczanie po dwóch remisach z Górnikiem Łęczna oraz Pogonią Szczecin tym razem polegli w Gdańsku w spotkaniu 24. kolejki Ekstraklasy z miejscową Lechią 1-3. Dla gdańszczan strzelali kolejno Grzegorz Kuświk, Michał Mak oraz Paweł Stolarski. Gliwiczanie zdołali jedynie odpowiedzieć w 59. minucie trafieniem drugiego z braci Maków, Mateusza. To dla mnie też jakieś przeżycie, bo rzeczywiście całe życie spędziłem w Gdańsku, także dziękuję, że tak miło mnie przywitano. Myślę, że to my zagraliśmy dzisiaj najgorszy mecz w tym sezonie. Widocznie początek teraz tej rundy nie jest w naszym wykonaniu za dobry. Tak naprawdę chcemy się skupić na robocie, na każdym ostatnim meczu i w ogóle nie myślimy o tym, co możemy ugrać w tym sezonie. Piast przewodził ligowej klasyfikacji 200 dni i dopiero teraz po porażce z Lechią oraz zwycięstwie warszawskiej Legii z Ruchem Chorzów 2-0 stało się faktem, że Piast pożegnał się z pozycją lidera Ekstraklasy. No a jak długo? Szansa na pierwsze 3 punkty w tym roku już dziś, 1 marca. Piastunki o 20:30 zmierzą się ze Śląskiem Wrocław. Sensacyjne zwycięstwo NBiTu Gliwice w Ekstraklasie futsalu. Podopieczni Sebastiana Wewiury walczyli na wyjeździe z liderem ligi Gattą z Duńska Wola i wygrali po szalonym meczu 5-4. Hat-tricka dla gliwiczan uzyskał Robert Satora, ale bohaterem spotkania został Tomasz Czech, który strzelił zwycięskiego gola na 4 sekundy przed końcem meczu. Nieco słabiej spisali się piłkarze Gliwickiej Akademii Futsalu, którzy podejmowali ostatnią drużynę w tabeli, Gwiazdę Ruda Śląska, i zremisowali 2-2. Pierwsi nieoczekiwanie cios zadali przyjezdni. Dmytro Drost sprytnym strzałem z dalszej odległości zaskoczył Michała Widucha. Jednak tuż przed przerwą wyrównał wracający do składu po dłuższej kontuzji Marcin Kiełpiński. W drugiej połowie, podobnie jak w pierwszej, mecz przypominał piłkarskie szachy. Gwiazda Ruda Śląska, ostatnia drużyna w tabeli, 8 punktów w tym sezonie do tej pory, dzisiaj zdobywa 1 punkt. Czy spodziewaliście się, że drużyna z Rudy Śląskiej tak wysoko zawiesi poprzeczkę? Na pewno wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwy mecz, bo drużyna tak panicznie broniąca się przed spadkiem, mająca ostatnią szansę w każdym meczu, na pewno tu przyjedzie z naoszczonymi zębami i będzie chciała nam wyrwać chociaż jeden punkt. Dzisiaj się to mi udało troszkę na nasze życzenie, myślę, bo nie odbierając im niczego, zagrali super mecz, ale my przy wyniku 2-1 powinniśmy to kontrolować, a znowu tracimy gdzieś w końcówce. No nie wiem, czego nam zabrakło, ale tracimy bramkę i remisujemy mecz. Spodziewaliśmy się na pewno dużego oporu i tak wiedzieliśmy, że Ruda się nie położy tutaj przed nami i pozwoli nam strzelić sobie 5 bramek i ten mecz będzie dla nas łatwy i przyjemny. Nie ma słabych drużyn w futsal Ekstraklasie i z każdym jest ciężko, aczkolwiek na pewno szkoda tego remisu, tak? Bo zremisowaliśmy z Gattą, zremisowaliśmy z Pogonią i myślę, że te punkty z tą górą będą nam dawać wtedy, kiedy będziemy wygrywać z tymi niżej notowanymi zespołami. No a dzisiaj remisujemy z Rudą 2-2. No, dla nas to będzie na pewno jak porażka, bo jednak powinniśmy ten mecz wygrać i zgarnąć te 3 punkty. Ten mecz mógł być dla nas bardzo ważny, mógł nas wywindować o te 3 punkty do góry, mógł nam dać, ponieważ policzyłem sobie, że te 26 punktów powinno być takim wystarczającym elementem do utrzymania, więc mógł nam dać bardzo wiele. Niestety nie udało się. Myślę tak naprawdę, że musimy przyjąć ten punkt z pokorą. Niestety sport uczy pokory i dzisiaj nas nasz, powiedzmy, że nauczył.
Wydawało mi się, że w momencie, kiedy strzeliliśmy bramkę na 2-1, uda nam się ten mecz przechylić na swoją szalę. Niewiele brakowało, a Gwiazda musiałaby wyjść z lotnym bramkarzem. Zdawałem sobie sprawę, że ten mecz ani dzisiaj nie wygramy w cuglach, ani nie będzie tak, że Gwiazda się położy. Ale też jakby było widać, że troszeczkę dzisiaj byliśmy w ciut gorszej formie. Myślę, że to była forma motoryczna przede wszystkim. Dopiero w 34 minucie gospodarzy na prowadzenie wyprowadził Piotr Łopuch i wydawało się, że Gliwiczanie są bliscy wywalczenia 3 punktów. Niestety Rudzianie zdołali odpowiedzieć parę chwil przed końcem meczu za sprawą Mateusza Krzymińskiego i podział punktów stał się faktem. Gdy strzelałeś swoją bramkę na 2-1, czułeś, że ten mecz może się inaczej potoczyć? Co wtedy czułeś? Na pewno dam jakąś satysfakcję, aczkolwiek wiedziałem, że zarówno ja, jak i cały zespół musimy być dalej skoncentrowani. Szkoda, że wpadła ta bramka wyrównująca dla Rudy Śląskiej, bo myślę, że jakby wyszli w przewadze, byliśmy przygotowani na to, jak się zachować, ustawiać. No i były jeszcze okazje, myślę, że remis zasłużony zarówno dla nas, jak i dla nich, bo to był taki mecz na remis. Myśmy mieli sytuację, Ruda miała swoje sytuacje, aczkolwiek myślę, że w jakiś sposób kontrolowaliśmy ten mecz, dobrze graliśmy pressingiem, zdarzyły się te dwie sytuacje, mieli więcej oczywiście, myśmy mieli też więcej, nie wykorzystaliśmy, oni wykorzystali dwie, no i remis. Czyli brakło koncentracji, twoim zdaniem, w tej końcówce? Myślę, że tak. Myślę, że gdzieś tam się wkradła taka dekoncentracja minimalna, bo cały czas sobie powtarzaliśmy, że musimy być konsekwentni, cierpliwi przede wszystkim przy tym wyniku 1-1 i nawet jak przegrywaliśmy, wiedzieliśmy, że te sytuacje będą i coś wpadnie. No i wpadła jedna, druga. Na chwilkę ta koncentracja się obniżyła. Czasami tak mamy, że gdy już prowadzimy, myślimy, że to już koniec, że to już zaraz będzie syrena i 3 punkty zostaną w Gliwicach. I wtedy dostajemy przeważnie tą bramkę. Dla mnie ten mecz na pewno był szczególny, bo ja wywodzę się z Rudy Śląskiej, mieszkam od dziecka w Rudzie Śląskiej. Zaczynałem przygody na hali w Gwieździe i dla mnie to, mam tam wielu znajomych, to dla mnie był szczególny mecz, ale myślę, że my do każdego meczu podchodzimy tak samo, niezależnie czy przyjeżdża Rekord, czy Gatta, czy drużyna z dolnych rejonów tabeli, czy to jest Puchar Polski, czy Liga, my do każdego meczu podchodzimy na 100% i każdy chcemy wygrać, więc myślę, że nie ma jakichś fajerwerków tutaj. Optymista powie, że w tym roku jesteście niepokonani i to jest powód do dumy, natomiast druga osoba, pesymista, powie, że macie 2 zwycięstwa, a aż 4 remisy. Czy taka statystyka was satysfakcjonuje? W tych remisach na pewno mogliśmy też wygrać, bo i w meczu z Gattą i z Pogonią wygrywaliśmy. Szanujemy te punkty, bo trzeba je szanować, ponieważ patrząc na tabelę, graliśmy z zespołami wyżej notowanymi, aczkolwiek nie czujemy się słabsi od nich. Tak jak mówię, trafiły się te remisy z górą tabeli, ale wtedy one będą się liczyć, kiedy będziemy wygrywać z dołem czy z zespołami będącymi obok nas. Fajnie, że jesteśmy niepokonani, ponieważ ta pierwsza runda była dla nas na początku ciężka, aczkolwiek pracowaliśmy, wiedzieliśmy, co mamy robić, wierzyliśmy w to przede wszystkim i to jakby owocuje. Nic tylko to utrzymać i być jeszcze bardziej skoncentrowanym przede wszystkim na swojej grze, nie patrząc na rywali, bo myślę, że jeżeli będziemy myśleć i cały czas realizować założenia trenera, jak i swoje, jakie sobie zakładamy, to będzie dobrze i to nie będzie tego momentu dekoncentracji, będziemy przez całe 40 minut, a nawet i więcej, pewni, że 3 punkty będą dla nas. NBIT zbliżył się w tabeli do 1-4. Gaw mimo remisu również nie jest bez szans na lokatę w czołówce. W sobotę odbyła się 2. tegoroczna edycja Gliwickiej Parkowej Prowokacji Biegowej, a już kolejnego dnia miała miejsce inna biegowa impreza w naszym mieście. W niedzielę tropem wilczym wyruszyli uczestnicy Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W grupie osób startujących z pobudek patriotycznych nie zabrakło oczywiście gliwickich sportowców. Wczoraj było bieganie tutaj w parku, dzisiaj znowu bieganie. To dobrze, że Gliwiczanie tak lubią biegać? No tak to jest, że prowokacja gliwicka prowokuje i przynosi to takie, a nie inne skutki. Staramy się na co dzień uprawiać zdrowy styl życia, spotykać znajome twarze, a jeśli chodzi o pamięć żołnierzy wyklętych, jest to coś o wielu rzeczy, wiele osób nie wie i warto się tu pojawić, pokazać, przypomnieć historię, że po wojnie żołnierze nie mieli odpoczynku,
tylko niestety byli prześladowani, wielokrotnie zapłacili za to życie, że walczyli, oddali Polskę za, oddali życie za Polskę, tak? Także jesteśmy tu po to, żeby o tym przypomnieć, że my jako młodzi ludzie pamiętamy o tym i tą historię należy przekazać dalej. A przy okazji można dzisiaj te 11 kilometrów przebiec. Można przebiec, można się znowu spotkać, wzajemnie dopingować. Niektórzy tu startują życiowo, niektórzy tylko dla towarzystwa. Cała grupa jest z nami, Nightrunnersi, sklep biegacza. Także serdecznie zapraszamy do Gliwic, tu zawsze coś się dzieje pozytywnego. A dzisiaj tak na sportowo, w sensie będą jakieś rekordy życiowe bite, czy bardziej jednak tak towarzysko-rekreacyjnie? Myślę, że jak najbardziej towarzysko-rekreacyjnie, bo nasza grupa Nightrunners to jest grupa towarzysko-biegowa. Niemniej jednak jest kilka osób, które mają dzisiaj starty swoje życiowe i będziemy tu walczyć o każdą sekundę. Panowie na co dzień trochę inną dyscyplinę sportu reprezentujecie, ale pobiegać widzę, lubicie też. Tak, na co dzień tworzymy drużynę Gliwice Lions, a dzisiaj chcieliśmy wesprzeć wydarzenie, jakim jest Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Ja już biegałem rok temu, w trzecim biegu, dzisiaj w czwartym z chłopakami uczestniczymy. Normalnie też biegacie, czy specjalnie na to wydarzenie dzisiaj? Dzisiaj specjalnie na to wydarzenie. Poszliśmy, no to zazwyczaj nie biegamy. Tyle co na treningu, a tak to. Tak. Rozumiem, że to jest dla was bardzo ważne święto. Jest jednak mimo wszystko. Warto już pamięć i mieć na uwadze, że święta. Odrodzenie i nieoczekiwany sukces GTK w starciu z dużo wyżej notowanym rywalem. Zaskakuje nie tylko wygrana, ale także jej rozmiary. Zespół Gliwickiego Towarzystwa Koszykówki wygrał bowiem z czwartym w tabeli GKS Tychy 78-53. Podopiecznym Pawła Turkiewicza ukazała się iskierka nadziei na utrzymanie. Słabiej w drugiej lidze poradzili sobie natomiast koszykarze AZS-u Politechniki Śląskiej, którzy przegrali w Bytomiu z Polonią 54-73. Piłkarki ręczne SPR-u dobrze weszły w rundę rewanżową. Szczypiorniczki i Sośnicy Gliwice mierzyły się w wyjazdowym spotkaniu z KS Zgoda Ruda Śląska i nieznacznie zwyciężyły jedną bramką 27-26. Dramaturgii wynikowi nadaje fakt, że Rudzianki w ostatniej minucie spotkania wykonywały rzut karny, ale skutecznie obroniła golkiperka z Gliwic Natalia Przyżycka. Na wyróżnienie zasługuje również 10 bramek kapitan drużyny Aleksandry Abramowicz. SPR znajduje się na dobrej drodze do awansu do pierwszej ligi. Podopieczne Macieja Chałupy są aktualnie liderkami tabeli. To już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. To był program Gliwicki Przegląd Sportowy. Do widzenia. Radek Nostal, Telewizja Imperium.